Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj pokażę Wam, skąd można pozyskać materiały na swoje formy do żywic epoksydowych. Bardzo często dostaję od Was zapytanie i tutaj zrobimy takie, można powiedzieć, Q&A, odpowiedź na jedno pytanie. Skąd, co to jest za materiał i skąd go pozyskać? Ja mam tutaj jeden taki duży arkusz jeszcze z folią. Ale ten odłożymy na bok. Ale mam tutaj jeszcze trzy ramki z jakiegoś tam marketu. Nawet dokładnie nie wiem, z którego marketu to było. Tutaj były kreatywne działania moich dzieci. Tutaj jakieś tam zdjęcia, ale nie zdjęcia są najważniejsze. Skąd biorę takie plastikowe rameczki, plastikową pleksę cieniutką na moje formy do żywic epoksydowych, do ozdób. A no mianowicie stąd. To jest pleksa, która jest bardzo cieniutka i ona ma grubość, już Wam pokazuję, 0,7 mm. Także to jest niecały milimetr grubości. To można kupić praktycznie w każdym sklepie, w każdym markecie. Obróbka tego wszystkiego jest bardzo łatwa. Z tym, że trzeba uważać, bo to lubi pękać. Wystarczy mieć ostry nożyk do tapet, jakąś sztywną miarkę i możemy sobie ciąć. Jeżeli mamy jakiś kawałeczek arkusza tej pleksy, liniał, ostry nożyk do tapet, robimy sobie jakiś tam wymiar. Pamiętajcie, że im dokładniej wytniecie tą pleksę, tym łatwiej będzie Wam później składać to w całość. Właśnie. I czasami zdarzają się takie elementy, takie momenty, że źle się to wytnie. Ona lubi sobie pękać, dlatego trzeba podejść do tego troszkę ostrożniej. O. Ale mam cztery boczne ściany, mam zrobione. Ja tutaj już dna nie będę docinał, ale teraz, żeby zrobić taką formę, Wykorzystam sobie do tego klej na gorąco i złożę to wszystko w całość. Klej mam rozgrzany. Ważne jest, żebyście jak najdokładniej przykleili, jak najdokładniej rozgrzali klej na gorąco, ze względu na to, że jak będzie za słaby, to on nam po prostu tego nie uszczelni. I później będzie problem, bo forma będzie nam przeciekała.
wyschnięciu, po zastygnięciu tego kleju na gorąco, musicie sobie jeszcze dokładnie przejrzeć wszystkie łączenia, czy aby na pewno wszystko się skleiło. Jeżeli się nie sklei i zacznie Wam żywica uchodzić którąś nieszczelnością, później jest bardzo ciężko zakleić to tym klejem na gorąco, ze względu na to, że żywica jest tak jakby tłusta i ten klej się nie chce kleić. Dodatkowo chłodniejsza żywica bardzo szybko studzi nam klej na gorąco, dodatkowo utrudniając nam cały ten proces wylewania formy. Ja teraz jeszcze tutaj do tego wleję żywicę, żebyście zobaczyli, czy to mi będzie szczelne. Forma przygotowana, możemy wylewać. Ja tutaj akuratnie strzykawką sobie wyleję, bo muszę zrobić podstawę. Takim sposobem wiecie już, skąd można pozyskać taką cieniutką pleksę za dosłownie kilka złotych. Także ja zapraszam do poszukiwań po sklepach. Zapraszam również do pozostania na moim kanale, oddania subskrypcji oraz łapki w górę. W następnym odcinku, chociaż na karcie społeczność pokazałem Wam tutaj taką nowość u mnie na kanale. Już mam zalane, ale ze względu na to, że to teraz będzie chwilę stygło, postanowiłem zrobić Wam tutaj taki szybki tutorial, skąd pozyskać materiał i jak zrobić w bardzo szybkim tempie własną formę. I wydaje mi się, że będzie to cenny materiał, który Wam pomoże w rozwikłaniu swoich problemów. Dobra, a tymczasem ja się żegnam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Olo76. Nara.